Dzień dobry. Dzisiaj bardzo nam idzie. Tak tylko, żeby odprawić kilka poważnie za jakieś rynki. Będzie 10 km. Druga chyba też szybka jest. Po płaskim. Żeby się nie skończyć. Ale tylko trzeba poruszać. A włączyłem streama, bo mam wszystko tam chcę wymyślać, skąd to działa. Pomyślałem, a włączę. Może ktoś przyjdzie. Może pogadamy, jak będzie jakiś temat, to ja tu sobie po prostu pojeżdżę. Nogi nawet nie bolą, jest ok. To tyle, że upadnie go od siedełka. A nie wiem, czy od siedełka, czy chyba po szlapki od wyjazd pod górę na niskiej kadencji. Tak potem to jest ok. Niewiele się dzisiaj ruszałem, może tym, że wyprowadziłem z psa po południu, no to było nie wiem, 2,5 km. W sumie tyle zrobiłem przez cały dzień. Jak to tutaj siedziałem przed komputerem. Niestety. Sprawdzałem w ogóle wyniki jazd naszych grupowiczów na Endurance.
jeżeli sobie wyjdziecie na tamexendurance.com /leaderboard, to zobaczycie, jak chłopaki jeżdżą. Road to Sky, to które robiłem w sobotę, zajęło mi godzinę 6. Najlepszy nasz gościek jak na razie zrobił 46 minut. A inny gość znowuż zrobił Four Horsemen 2 godziny 50. Trzymał chyba jakieś 320 watt przez 3 godziny. Także czuję się nieadekwatny. Się po angielsku nazywa Imposter Syndrome. Kiedy mamy odczucie, że nie pasujemy tam, gdzie jesteśmy. Bo się nie nadajemy, bo jesteśmy za słabi, za wolni, za cieńcy. Albo po prostu odstajemy. Miałem takie największe odczucie, teraz się śmieję, ale takie odczucie miałem, jak odbierałem kwalifikację na Mistrzostwa Świata. Bo tak dostałem z przypadku w sumie, z fuksa do kwalifikacji w Tajlandii. I też miałem takie odczucie, że właśnie nie nadaje do tego. Że powinienem wygrywać zawody, a nie po prostu dostać kwalifikację tak przez to, tak przez przypadek. No ale żeby nie musieć startować, to powiem wam, że to ja wymyśliłem tego wirusa. Dzięki temu nie będzie zawodów, nie będę musiał startować. Więc mam tylko kwalifikację i wystarczy. A tak poważnie, to Nowa Zelandia z wirusem sobie poradziła już w sumie całkowicie. Mieliśmy przez ostatni tydzień chyba 3 przypadki. Mamy chyba najwięcej testów na świecie per capita, czyli biorąc pod uwagę ilość mieszkańców. Zrobiliśmy tych testów 200 tysięcy łącznie. Śledzenie mamy w sumie obywateli jak za totalitaryzmu w niektórych przypadkach, ale to jest konieczność, tak mi się wydaje. Dlatego za 2 dni otwierają nam siłownie. Dzisiaj było ogłoszenie, że przechodzimy na niższy stopień zagrożenia wirusowego. Dalej nie potrafię powiedzieć epidemiologicznego. Epidemiologicznego. Potrafię, ale nie do końca. TW dzisiaj na luzie. Tak, żeby tylko rozjazd zrobić, żeby było, że przejechałem. Zrobię kilka razy tak na 15 minucie sprint. Tak, żeby zobaczymy, czy doskoczy do 1000 watów. Sprint ich kilka razy i to w zasadzie wszystko. Jutro jest kolejny. Jutro z rana chyba się zapisałem, więc was będzie wieczór późny. Też włączę streama na kolejny etap tego turu. Tour for All. Zobaczymy, jak on pójdzie. Może nie będzie takich harpaganów jak wczoraj, bo wczoraj jakaś masakra była. Że tylko od startu goście przycisnęli 400 watów. Znaczy nie wiem, czy oni cisnęli 400 watów, czy po prostu ustalili wagę słabo, bo nie sprawdzałem wyników, bo tak mnie jakoś strasznie nie kręci, no ale zobaczymy. A co do wirusologii, to przechodzimy w ten niższy stopień zagrożenia. W zasadzie wszystko będzie otwarte. Od czwartku większość, a w poniedziałek otworzą się także bary i knajpy. I w poniedziałek już głównie żeria idzie do szkoły. Jedyne obostrzenie, jakie będziemy mieli tak naprawdę przez najbliższe miesiące, pomijając oczywiście zamknięte granice, to konieczność zachowania dystansu. Poza tym w sumie i brak możliwości organizowania imprez masowych powyżej 100 osób. Tak poza tym jest wszystko, no i wszystko wraca do normalności. W końcu. Większość firm będzie działać w ten sposób, że na przykład do weterynarza idę z tym młodym w następny wtorek. Oto będą robić tak, że poczekanie jest w samochodzie i jest jeden wchodzi, jeden wychodzi.
Ale poza tym, no, trzeba zacząć wracać do normalności. Ja przez te 6 tygodni dużo zrobiłem pracy, ale poza pracą zrobiłem niewiele. Poza tym, że mam nowego psa. Ale chyba ubijemy wszelkie pomysły na robienie biura. Przynajmniej na robienie biura, w którym ja będę. Bo naprawdę nie za bardzo mi się chce. Skusiłem cię w końcu i kupiłem monitor. Także przyjdzie za parę dni. Będziemy kończyć komputer. Do komputera jeszcze brakuje parę części. Także pokażę wam, jak skończę. Kilka osób się pytało, czy mam zamiar robić więcej streamów, czy więcej filmów technicznych. I na to odpowiedź jest jedna. Lepszy niż wczoraj. To od dawna nie jest kanał wegański. To od dawna też nie jest kanał triatlonowy, nie oszukujmy się. Szczególnie teraz, kiedy triatlon w zasadzie nie ma. Nie będę robił filmów z treningu i opowiadał o treningu, bo to też nie ma sensu do końca. Cały czas mam zamiar zrobić film, gdzie porównamy różne platformy treningowe. I to by była w sumie seria może kilku filmów. Dajcie znać, czy byście chcieli, czy wam się to podobało. Z jednej strony moglibyśmy zrobić porównanie platform rowerowych, czyli sobie weźmiemy Ruby, Zwifta, Trainer Road i co tam jeszcze jest, no to są te podstawowe. Z drugiej strony, i to by można było zrobić po prostu jazdę w każdym z tych systemów, no, zapiszę się albo na triala, albo płacę te $20 czy $10. Trainer Road mam subskrypcję roczną, Zwifta też mam, także jakoś mnie to strasznie nie będzie kosztowało, a tak byśmy sobie zobaczyli wszelkie platformy. Tak po prostu od osoby zupełnie zielonej, czyli nie znam platformy, nie wiem, o co w niej chodzi, nie rozumiem, wchodzę i będę jeździł. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to porównanie systemów do planowania i analizy treningu. To jest też dosyć duży burdel. Wiele osób nie wie, co, po co, na co. I także nie wie, czego wymagać, czego oczekiwać i czego można od danej platformy dostać. I tutaj można by sobie było zrobić tak naprawdę trzy grupy. Jedna grupa to by była Strava, bo Strava jest tą kategorią samą w sobie, nie oszukujmy się. Druga grupa to mogłyby być aplikacje treningowe, takie jak Training Fix, kalendarz Trainer Road, Today's Plan. Trzecia grupa to mogłyby być aplikacje typowe. I tutaj byśmy mieli Google Sheeta i Bukao. Chyba Bukao na teraz są, albo jak się wynajdę, to jeszcze więcej. I czwarta grupa to są wszelkie typy aplikacje, które nie są stricte treningowe, ale są aplikacjami tak naprawdę prywatnych grup treningowych. I tutaj można by było zrobić Training Field i jego dobrodziejstwa dla trenerów. Moglibyśmy się pokusić o zrobienie recenzji Ironman Inspiration, bo ta platforma też jest dosyć popularna. I tak naprawdę nie wiem, co więcej wrzucić, bo te prywatne platformy mają to do siebie, że one są prywatne. Więc są dla ludzi, którzy z danej platformy korzystają, nie? Dlatego nie wiem, czy byłoby tego dużo. A też nie chcę robić osobnej kategorii dla Ironman Inspiration, a tylko dlatego, że ja po prostu nie tyle znam, co o niej się słyszy, no bo jest Polska, nie? Jakie ma możliwości? A jeszcze można by było zrobić... można by jeszcze było zrobić... Kurwa, za dużo tego będzie chyba. Można by było jeszcze zrobić ten... platformy producentów zegarków. Czyli platformę Garmina, platformę Polara i platformę Suunto. No i do tego też nam dochodzi Apple Watch. No i nagle wymyśliłem serię na cały rok.
No nie, to chyba aż tak się nie rozwiniemy. Ale coś bym zrobił takiego. Może. Bo to by było interesujące, bo ja nie chcę mówić, nie chcę teraz robić filmów pod tytułem jak klepać interwały, nie? Albo jak robić rozgrzewkę, albo jak słodzenie robić. A zaraz, bo sprinta miałem robić. Dobra. Łapiemy tysiaka. Łapiemy. Aż się wiatrak włączył. Tysiąc watów to jeszcze nie jest jakiś taki kosmos, ale znam osoby, które są w stanie wykręcić na takim sprincie ponad 2000 i robią około 130 RPM kadencję. Jak oni to robią, to tego nie rozumiem. Znaczy przede wszystkim trzeba by było kupić wattbike'a, bo kręcenie takich strasznie szybkich interwałów na zwykłym rowerze podpiętym pod trenażer, to myślę, że ramę by złamał. No. Ty, jak zrobię teraz badża za tą rundkę, to powinien mi skoczyć level 35. A jak mi skoczy level 35, to będziemy mogli w końcu kupić koła. Widzicie, gamer się we mnie odezwał. Chcę skończyć grę. Chcę skończyć Zwifta. Zrobić wszystkie achievementy. Zrobić wszystkie badże. Zrobić level 50. I wykupić wszystko, co jest w sklepie. Takiego mam plana. Jakby ktoś chciał wydawać pieniądze na coś do treningów, to naprawdę polecam wentylator, wiatrak Wahoo. To jest bardzo fajna rzecz. Łączy się go, to jest ten wiatrak tutaj. Łączy się go przez Ant Plus do pulsometru. I on sobie śmiga w zależności od tego, jak szybko sobie wyśmigamy. Co jak lecimy? Jedziemy leciutko, na luzie. To i wiatrak jest luźniejszy. A daje naprawdę bardzo dobrą moc. I daje moc bardzo skoncentrowaną tylko na tym, co jest potrzebne. A nie wieje dookoła. Także bardzo fajna sprawa. W cholerę drogi. Ale myślę, że warto, jeżeli ktoś by miał, a może ma dziewczynę i ma urodziny i nie wie, co jej powiedzieć, żeby kupiła, to wiatraczek Wahoo naprawdę polecam. A jeżeli ktoś by potrzebował czegoś tańszego, to pulsometr Wahoo, bo wyszły nowe, musi już rozlatuje powoli, więc będę kupował, jak tylko się rozleci do końca, też mogę polecić. Nie pamiętam, ile miała mieć ta trasa. To jest minus Zwifta, że jak się zapisujemy na trasę, wybieramy sobie jakąś trasę z menu, to Zwift nie pokazuje nam, gdzie na tej trasie jesteśmy. Ile nam jeszcze jest do końca. Podobnie, jeśli chodzi o profil, to nam pokazuje profil odcinka, który się zmienia co chwilę, bo też nie potrafi wyczaić prawdziwej trasy i prawdziwego odcinka, więc to jest niefajne i to mi się nie podoba. Ale
interfejs Zwifta jest naprawdę wpisany na kolanie, bo to jest masakra. Żeby nie móc sprawdzić sobie na przykład achievementów bez wejścia do gry, a żeby nie móc wyjść z gry bez wyłączenia gry, to jest jakaś paranoja. Innymi słowy, żeby sprawdzić, którą trasę już przejechałem, a którą trasę powinienem zrobić, muszę wejść do gry, w której to grze nie ma na przykład kalendarza, żeby się móc zapisać na jutro na jakąś jazdę, tylko muszę to robić przez kompanię, bo w grze tego nie ma. W grze jest tylko jedna lista. Zaraz się recenzja robi ze Zwifta. W każdym razie, żeby sprawdzić, jaką mam trasę zrobić, muszę włączyć grę, albo sparować urządzenie, albo wcisnąć skip, podłączyć urządzenia, wejść do gry, wejść do menu, wejść do achievementów, w achievementach sobie sprawdzić, którego nie mam, wyjść z gry, nie zapisując jej, gra się wyłączy, włączyć grę jeszcze raz, a następnie wejść, wybrać odpowiedniego badża, odpowiednią trasę, jeżeli jeszcze jej nie zapomnieliśmy, bo niektóre się podobnie nazywają, jak to sobie wybraliśmy, wtedy możemy wejść, zacząć kręcić. To jest trochę, cholera jasna, według mnie głupie. Ja wiem, że sam ostatnio zaprojektowałem bardzo fajny system, ale to było celowe. Zaprojektowałem system, w którym trzeba się zarejestrować do sklepu, żeby móc zobaczyć, jakie są produkty w sklepie. Tak kazali, a to poza, właśnie to był to sklep na okres kwarantanny dla klientów danych klinik, więc nie chcieliśmy tego po prostu otwierać dla wszystkich, ale teraz kwarantanna się skończyła, a to co mamy to... O! 35 poziom. A to co mamy teraz to zostanie na dłużej z tego względu, że kliniki to bardzo lubią i przez to musimy to trochę zmienić. Więc będę musiał zmienić oprogramowanie. No co, mam przynajmniej pracę. Wydawało mi się, że koła są za 35 level. Zaraz będziemy sprawdzać, tylko dokręcę trasę do końca. I w ogóle sprawdzę. Zrobiłem sobie arkusz kalkulacyjny, w którym mam wszystkie trasy, w których sobie sprawdzam, które już zrobiłem, a które nie. Tak, żeby przeskoczyć problemy z Wifta, z brakiem pierdół. Czyli myśmy teraz zrobili co? Volcano Flat, to jest chyba. I następnie jeszcze zrobimy Flat Route, to będzie 10 km. I na dzisiaj wystarczy. Takie dwie luźne jazdy. Znaczy jedna w sumie, nie? Żeby odbędzić. No, dało trasę. I teraz o czym mówiłem. Mam Companion App tutaj, prawda? Mam Companion App przy sobie. Powinienem być w stanie zakończyć grę i włączyć sobie nową trasę, ale nie. Patrzę, jak to będzie wyglądało. Muszę wstać z roweru, iść do komputera i wyłączyć grę. Znaczy nie muszę jej wyłączać, ale muszę ją zapisać, tak? Jeżeli ją zapiszę, to się wyłączy. Bo dlaczego nie? Ja nadal jestem, żeby była jasność. Więc teraz muszę wejść do Zwifta. Odpalić Zwifta po raz kolejny. Poczekaj, aż się uruchomi. Nadal czekać. Bo dlaczego nie?
No, nie można tego było zrobić inaczej. Poczekać, aż się sporuje urządzenia. Przynajmniej tyle, że są sparowane, więc było szybko. Wybrać znowu trasę. I nagle możemy jechać. Słuchajcie. I wsiadamy i jedziemy znowu. Właśnie, nie jedziemy, bo chciałem sprawdzić koła. Też powinienem coś zrobić z tego. Powinienem to być w stanie zrobić z aplikacji, ale nie będzie. Dobra, koła. Kolejny zajebisty feature. Żeby sprawdzić, jakie koła mogę kupić, to muszę zmienić ramę, z tego względu, że do tej ramy nie ma innych kół. Czyli teraz jak zmieniliśmy... nie wiem, czy zmieniliśmy ramę. Nie zmieniliśmy ramy, bo kliknęliśmy OK. Nie tam, gdzie trzeba. Nie wiem, co to są problemy pierwszego świata. Tu jest gdzieś guzik Equip? Czy jestem ślepy? Dobra, czyli mogę wrócić teraz. Dobrze. I teraz mogę skoczyć na koła. I teraz zobaczyć, czy mogę kupić koła Zipa. Nie tutaj. Nie w tych kołach, żeby była jasność. Tylko muszę pójść do sklepu. I tu mamy zip. Jest 808 Super 9, czyli to mogę kupić. Dobra, bierzemy. I zakładamy. I teraz możemy jechać. I niech mi ktoś powie, że tego nie robili po pijaku. Wygląda jakby komar z studentami opierdzieli, naprawdę. Czy to jest głupie? To jest prawie tak głupie, jak naciskanie guzika start, żeby wyłączyć komputer w Windowsie. Naciśnij start, żeby zakończyć. W ogóle myślałem, że zrobiłem rower czerwony, a widzę, że jadę na Enconach, bo rower mam różowy. No co zrobić? A co do kół, w końcu Envy wypuściło na naszej stronie, na stronie proenvy.com, to jest strona dla partnerów, do której mamy dostęp przez MX, wypuścili w końcu koła Super 9 Disc, czyli ichniejszy dysk Envy.
i dowalili cenę po zniżce naszej, a zniżką mamy chyba 25% albo 30%, po zniżce $3,500 za kurwa koło. $3,500. Nowozelandzkich, to jest jakieś 8000 PLN-ów. No, to sobie pokupowałem. Nie kupię koła za $3,500. W sumie brodę mam podobną. Podobnie jestem łysy. Ale figura jest nie ta. No sorry panowie. Niestety. Jak się poskładam, to z jakiegoś powodu brzuch mi dotyka kolan. Także myślę, że kupię po prostu koło Heda. Mam koło Heda. Już w rowerze myślę, że kupię dysk Heda za $2000. Mimo wszystko jednak delikatna różnica. Ktoś się pyta, jak tam zalana przerzutka ETA. Kontroler jest zalany i nie działa jeden port. Jeden port zrobił zwarcie, więc dlatego wyczerpywał baterię. Jak otworzyłem, wyczyściłem, ten port przestał działać, ale wszystko działa. Więc mam zmianę biegów na aerobarach i mogę przerzucić łatwiej na basebarach, ale nie mogę zrzucić na wyższy bieg po prawej stronie, bo ten guzik, jeden guzik nie działa. No niestety. Myślę, że będę z tym żył, bo nie za bardzo chce mi się wydać. Sklepnik powiedział $500 za wymianę tego kontrolera. Dlatego myślę, że może jednak nie. Napiszę jeszcze do SRAM-a. Możliwe, że daliby to radę wymienić taniej jako wymianę pogwarancyjną, bo pogwarancyjnie też powinni robić jakiś serwis. Niekoniecznie za darmo, bo oczywiście nie za darmo. Chociaż to nie powinno się było zadać, ale już pomijam. Dlatego chyba znajdę jakiegoś przedstawiciela SRAM-a i będę jego cisnął. A na razie nie miałem na to jakiejś większej chęci z tego względu, że zrobiłem to wszystko siadło w lutym, zrobiłem zawody w marcu i tyle w sumie. Białoblocki opychał ostatnie przednie koło śmigło. Niby jakiś kozak. Nie wiem, co to jest Białoblocki. Te przednie koła śmigła są fajne. Ja miałem moje pierwsze koła startowe to były stare Hedy 3-spoke. One są fajne. Rzeczywiście mają dobrą aerodynamikę. Tylko tam jest jeden minus. Że ich się nie da wycentrować. Więc to są koła na raz. To są koła na jedną dziurę. Bo niestety jak je zepsujemy, to już nie dają niczego. Wszystko jest zlaminowane. Nie możemy nic wymienić. Nie można wymienić supportu z tego względu, że no wszystko jest klejone. Także one są fajne, ale jak mamy sponsora na nie. Dobra, zrobiłby kolejnego sprinta. Dobijemy do tysiaka znowu. Nie wiem, czy słyszycie wentylator, wiatrak mi się włączył.
Nie no, Chris, to nie są jakieś sprinty w stylu będę teraz wszystko robił idealnie, tylko po prostu wykręcę jakieś większe mocy na chwilę. Niech się stętno podniesie chwilowo. Co do sprintów, teraz mi się przypomniała historia. Jak byliśmy, robiliśmy obóz w Tajlandii, polski obóz, półtora roku temu. Mieliśmy jednego gagatka, który był fajny, bardzo pocieszny, ale taki typ, który wszystko wiedział. Po prostu wszystko nam tłumaczył, tłumaczył nam jak pływać, tłumaczył nam jak jeździć. No i jedziemy na jednej jeździe, a nie, jedziemy na jednej jeździe i wracamy już w sumie do bazy. I gość się pyta, panie trenerze, bo on tak do mnie mówił, panie trenerze, że niby, nie wiem, może śmieszne, mówi do mnie, jak się robi sprinty, ty nauczyłbyś mnie robić sprinty. No więc ja myślę sobie, no dobrze, czego mnie pytasz, przecież ci powiem. I mówię, przede wszystkim musisz złapać kierownicę na dole i złapać ją tak, jakbyś chciał ją zagnieść do środka. I chciałem powiedzieć, że dzięki temu tutaj robisz tak jakby koło między kierownicą a rękami, to się wszystko usztywnia, przez co większość mocy, jaką generujesz, przekładasz z górnego ciała, z górnej części ciała w nogi. I w momencie, kiedy mówiłem, że musisz złapać kierownicę z dołu, przede wszystkim, gość złapał w domu i jak wypluł do przodu, z dołu i poszedł. I tak na siebie patrzyli wszyscy. I tak, aha, czyli się już nauczył. Trzeba złapać z dołu kierownicę i można robić sprinty. Nauczył się. To był motyw przewodni całego obozu. Później za mną chodzili goście i tak, ty trener, powiedz jak się sprinty robi. No taka historia się przypomniała. Wiesz co do kół, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo ta aerodynamika kół nie do końca ludzie ją dobrze badają, nie do końca też badanie tego w warunkach laboratoryjnych ma sens. Z tego względu, że oczywiście bada się jakieś opory powietrza przy różnych kątach i tak dalej, ale jest to przeważnie statyczne. Nie ma czegoś takiego, że robimy próbę na prawdziwej trasie. No, najbliższe wszystkiemu to jest velodrom w sumie. Chyba jest lepsze od tunelu. Ale bardzo ciężko wyeliminować jest wszelkie współczynne, jakieś zmienne, które mogą wpływać na wyniki. Dlatego jak już wchodzimy w te koła, które są naprawdę wysokiej jakości i mamy tam różnicę niewielkich rzędów, to nie ma jednego wygranego. Gdyby był, to wszyscy by jeździli na tym samym rowerze i na tych samych kołach, gwarantuję wam. Z tego względu, że no po prostu tak działa sport, że jeżeli jest coś, co by było rzeczywiście najszybsze, to wszyscy by to ujeżdżali, nie? A tak nie ma praktycznie żadnego podzespołu. Także tutaj nie do końca to działa w ten sposób. Całkiem może być to dobre koła, nie neguję. Mogą być rzeczywiście dobre i prawdopodobnie są dobre. Ktoś to kupił i będzie na pewno zadowolony. Szczególnie jeżeli przejechamy ze zwykłych koła. Jeżeli mamy zwykłe koła, to przesiadka na koła jakiejkolwiek firmy lepsze, no to jest naprawdę niebo i ziemia. Pod warunkiem, że hub tych kół jest naprawdę dobry. Pierwsze co ja bym zrobił, to wymienił łożyska, tak czy siak. Bo większość producentów, szczególnie tańszych producentów, pakuje słabe łożyska w koła, na których tracimy naprawdę kilkanaście watów na samej tej wymianie. Dlatego ja bym w to
w to inwestował. A to jest tania rzecz. Tylko nie Ceramic Speedy, tylko idziemy do sklepu z łożyskami, kupujemy łożysko SSL, SSL albo SKK, LLU, SKK LLU chyba. To są łożyska bezkontaktowe. Plus łożysk bezkontaktowych jest taki, że są szybkie. Minus jest taki, że jak jeździmy na takim deszczu, jak jeździmy w Tajlandii, to potem się wszystko psuje. To tak mi zalało korbę, że się w ogóle nie kręciła. No. A na takie warunki tajlandzkie to są drugie łożyska. To są chyba łożyska LLP, które są łożyska kontaktowe. Są niewiele wolniejsze. Ale to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Nie stanią. Najszybsze to mogą być nogi, a nie rower. Chris. Chris, no tak. Do pewnego momentu, bo jednak... chociaż nie, w sumie to masz rację. Masz rację. Najszybsze to mogą być nogi, a nie rower. Dokładnie, Chris. LLB i LLU, najlepiej od NTN. NSK to jest też firma, która robi w zasadzie to samo. LLU to są bezkontaktowe, a LLB to są kontaktowe. Jedne i drugie są dosyć szybkie. Właśnie zapomniałem akronimów. A co do szybszego roweru czy szybkich nóg? W Tajlandii, jak robiliśmy zawody w lutym, Bangsen, połówka, mieliśmy w tej grupie treningowej Jurgena Zacha, mieliśmy gościa z Chin, Niemca z Chin, który przyjechał do Tajlandii na chwilę i wtedy zamknęli granicę i nie mógł wyjechać. Więc został chwilę dłużej. Peter. Z jednej strony bardzo fajny gość, zajebisty zawodnik, z drugiej strony tak wkurwiał swoją zajebistością, że się w pale nie mieściło, ale nie miał co robić, więc bo nie mógł wrócić do kraju, więc pojechał do tego, do Bangsen, zrobić połówkę. Miał tylko swoją szosę, bez aerobarów nawet, miał szosę z jakimiś fajniejszymi kołami, ale to wszystko. No i był 10 minut z przodu. Przed drugą osobą wygrał overall. On był w mojej grupie. Wygrał overall i nie brał slota na mistrzostwa świata. Mi się wydaje, śpieszył się na samolot, bo wracał do Niemiec. I wydaje mi się, że po prostu się przedłużyła ceremonia. I dlatego stwierdził, a tutaj mam slota. Dostanę się gdziekolwiek. No zawodnik naprawdę. No kosmos. Słyszałeś o gościu, który obliczał, że lepiej się koła kręczą bez tym uszczelnia się wyrzuca. Tak. Najszybsze są łożyska, z których zdejmiemy uszczelki, wypłuczemy cały smar i zalejemy mokrym smarem ceramicznym, jakimś albo ceramicznym, albo woskowym, ale takim mokrym. On wystarczy na 200 parę kilometrów, to potem się wyczerpie. Oczywiście będzie łapać kurz i oczywiście nie wydaje się na wodę, ale właśnie tak jak mówi Chris, większość prostów tak właśnie będzie jeździć, tylko do tego trzeba mieć serwisanta, bo wyobraźcie sobie, że przegapiłem sprint, no trudno, wyobraźcie sobie, że po każdej jeździe musicie rozebrać rower, wyciągnąć łożyska, przeczyścić i zmontować do środka, no niestety nie ma czasu, nie? Nie oszukujmy się, bo to jest 6, 7, 8, 8 łożysk właśnie w całym rowerze. Nikt tego nie będzie robił, ale ten fakt, to jest najszybsze. I moje łożyska, te, które właśnie przeciekły, nie miałem uszczelek od wewnątrz. Czyli jak jest bottom bracket, były łożyska włożone, to od wewnątrz nie miałem uszczelek, na zewnątrz miałem. No ale to za mało było na tym deszczu. Bo to było tak, jakby nas włożyło do, jakbyśmy weszli do wanny z wodą. Tak było to. W ogóle swoją drogą wielu zawodowców jeździ na tym bottom brackecie, który ja mam, tylko jeździ po cichu. To jest bottom bracket od gościa, który się nazywa Hambini. Ma kanał na YouTubie Hambini Engineering, na którym to kanale na którym to kanale jedzie po wszystkich producentach
aerobowego wudu. Jeżeli ktoś mówi, ktoś rzuca jakieś głupie teksty, że coś będzie bardziej aerodynamiczne od drugiego, to po nich jedzie. On pracuje dla Boeinga, jest inżynierem aerodynamiki. A jego bottom bracket naprawdę są rewelacyjne. Miałem dwa i polecam. Prawdopodobnie o tym samym gościu mówimy, bo to jest jeden gość, który naprawdę dużo w tym temacie działa. No i jego bottom brackety jeżdżą w Tour de France, tylko po cichu, żeby sponsora nie denerwować. No, tak samo jak po cichu na Tour de France montuje się owale do korb, ale małe, z tego względu, żeby duża zostawała prawdziwej korby, na przykład Shimano czy SRAMA, a mała jest na owalu, bo niby jest wydajniejsze. No i ja mam bottom bracket Hambiniego w swoim Cervelo. Miałem też poprzednim Cervelo i naprawdę mogę polecić z czystym sercem. A tutaj jest bottom bracket. Tutaj naprawdę nie mam bottom bracketa, jest wszystko zalane w karbonie. Tylko się wkłada łożyska, dlatego skrzeczy, bo tolerancje są słabe, więc te łożyska się delikatnie ruszają, dlatego skrzeczą. Co zrobić? Jest wiele takich właśnie rzeczy w kolarstwie, które są takim voodoo, które prawie audiofilskim. Jak na przykład większość rzeczy z Ceramic Speeda. Nie? Jedna rzecz z Ceramic Speeda, która w teorii przynajmniej powinna działać, no to jest ten OSP, czyli zwiększony wyciąg przerzutki. Wyciąg przerzutki, ale tak poza tym przecież nie ma żadnego sensu montowania łożysk ceramicznych w rowerze. Chyba, że mamy za ciężki portfel i nam się źle jeździ. Wtedy można. Co mówi Pidrowski? Że na wyścig event... Czy to jest Piterowski? Piterowski. Może Pity Rose Sky? No nie wiem. A co miałem mówić? Że łożysk ceramicznych. A, że na wyścig można przygotować się do trenowania raczej kiepsko. No, jak mam jakiś duży wyścig, ja powiem szczerze, że jak robię zawody, połówki, które po prostu robię, to rower przygotowuję po prostu. Ale jak robię Ironmana, to go rozbieram i szlifuję wszystko tak, żeby po prostu mieć najlepiej przygotowany rower ze wszystkich, którzy będą na zawodach. To jest taki mój konik, takiego mam Jobla, że po prostu mój rower nie musi być najlepszy rower. Bo to, że akurat mam P5X, to jest inna sprawa, nie? Ten rower nie musi być najlepszy. Ale można mieć rower za 1/3 tej ceny i mieć go po prostu doszlifowanego. Wszystko przygotowane. Od nasmarowanych łańcuchów, przezrobione łożyska. Ten rower ma być czysty, ma być podokręcany, ma być dopasowany, dograny, tak żeby chodził jak marzenie. I naprawdę tyle ludzi, którzy spotkałem na drogich rowerach z kurwa zerdzewiałymi łańcuchami, to powiem wam, że to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Ludzi, którzy nie potrafią zmienić w rowerze nic, nie potrafią nawet łańcucha nasmarować, naoliwić, już nie mówiąc o doregulowaniu przerzutek mechanicznych, to już nie w sumie nawet o elektronicznych, mechanicznych, gdzie jest jedna śrubka. Nie, skąd? To jest masakra. Potem widzisz tych samych ludzi, którzy mają koła, na przykład Envy, i wpieprzają w nie 120 PSI. Z tego względu, że na oponie jest napisane do 120. No to znaczy, że trzeba wrypać 120. Piterowski łańcuch ceramiczny z tym białym woskiem. Tak, założyłem raz. Miałem raz ten łańcuch. Kupiłem, bo była jakaś wyprzedaż gdzieś na Wigu, czy gdzieś tam znalazłem. Nie był wiele droższy od zwykłego łańcucha. Potrzebowałem, więc tak kupiłem. Ten biały wosk to jest zwykły wosk. Tam nie ma żadnego cudu. Wiecie, jak kupiłem też Smar Ceramic Speeda i to jest wosk rozpuszczony. Tam nie ma nic innego. On może ma trochę teflonu. I tyle. To nie ma co... cudów nie ma, nie? Także teraz kupię sobie teflon, dorzucę do swojego wosku i na tym będziemy robić. Bo wysmarowałem ten łańcuch woskiem i jak na razie, poza tym, że jest głośny, to działa. I działa bardzo lekkie.
lekko. No. Dobra. Ja swoje zrobiłem. Na luzie. Dwa krótkie sprinty. Pogadaliśmy trochę też przy okazji. Znaczy ja sobie pogadałem, wy trochę popisaliście. Myślałem, że będzie nudno, nawet miałem słuchawki. Kolejny temat na film. Czyli słuchawki Apple'a. Jakbym zrobił ten film, kiedy je kupiłem, to film by miał temat Apple, w końcu zrobiłeś coś dobrze. Gdybym zrobił ten film dzisiaj, to bym powiedział Apple, ale jesteś chujowy. Bo nie działają. Znaczy działają, ale na koniec tylko powiem. Ma mikrofon, który blokuje dźwięk z zewnątrz, albo wpuszcza dźwięk do wewnątrz, w zależności od tego, jak ustawimy. I ten mikrofon, jak mamy słuchawki założone i jak mówimy I, literkę I, tylko wyłączy literkę I, to ten mikrofon robi sprzężenie z dwóch różnych źródeł i mamy w uszach takie BUM, jakbyśmy przyłożyli mikrofon do głośnika. Tak właśnie jest, także urywa uszy za każdym razem, jak się rozmawia. No, może kiedyś zrobię recenzję. A tymczasem ja sobie idę. Do zobaczenia następnym razem. No. Do zobaczenia. Gdzie ja się wyłączam w ogóle? Nie pamiętam. To był flat route, tak? Dobra, oznaczmy sobie. Napiszmy, że zrobiliśmy. Zrobiłem, no jak na razie, 47 z 74 badży. Na Zwifcie, więc mi trochę jeszcze zostało, powiem wam. Najgorsze jest to, że zostały mi te duże, czyli full PRL, PRL połówka, zostało mi co duże jeszcze, a mega preca zrobiłem 107 km w pewnym momencie, został mi jeszcze Uber Precel 128 km i jakieś większe łatopie, bigger loop łatopi i four horsemen będę robił weekend, tak żeby będziecie mogli dołączyć. No, a tymczasem, dobra, bo pierdzielę bez sensu. Dobra, dzięki, hej.